Tylko w Podlaskim Funduszu Rozwoju pożyczka obrotowa, eksportowa na nieruchomość, inwestycyjna, konsolidacyjna i inne. Stale rozbudowywana oferta, na bieżąco dostosowywana do aktualnych problemów i wydarzeń gospodarczych. Nam naprawdę warto zaufać. Jesteśmy w pełni bezpiecznym funduszem pożyczkowym. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. Zawsze do Twojej dyspozycji. Zakup 10 elektrycznych autobusów jest przedmiotem ogłoszonego przez miasto w październiku przetargu. Ale tak naprawdę to ich wyjazd na ulicę Suwałk jest pieśnią dość odległej przyszłości, co pokazał już sam przetarg. Żeby te autobusy w Suwałkach się pojawiły, to muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze musimy rozstrzygnąć przetarg, a po drugie, a w zasadzie co najważniejsze, to jest po pierwsze musimy dostać dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej, na co złożyliśmy odpowiednią akcesję i będziemy oczekiwać na te fundusze. Jeżeli rozstrzygniemy przetarg pozytywnie, znajdą się chętni i my stwierdzimy, że wszystkie oferty są złożone właściwie, pozytywnie, będzie to rozpatrzone, no to wtedy czekamy na dofinansowanie i ostatecznie termin na dostawę autobusów to jest wrzesień-październik 2025 roku. Szybko więc nie będzie, ale też samo postępowanie przetargowe do łatwych nie należało. Jest to bardzo skomplikowany przetarg w gruncie rzeczy. Dotyczy autobusów elektrycznych, 5 autobusów tak zwanych midi, więc około 9-metrowych i 5 autobusów maxi, czyli około 12-metrowych. Do tego w każdym z tych zadań 5 ładowarek dwustanowiskowych do ładowania tych autobusów. No a z tym wiąże się cały szereg wymagań technicznych i tutaj właśnie był cały szereg pytań dotyczących szczegółów technicznych tych autobusów, bardzo, bardzo drobnych szczegółów, nawet dotyczących ogumienia, wielkości itd., itd. Więc potencjalni dostawcy pytali nas o takie rzeczy. Autobusy elektryczne są kosztowne. Miasto według swoich szacunków obliczyło ten wydatek w przypadku 5 mniejszych aut na 16 851 tysięcy złotych brutto, natomiast większe pojazdy mają kosztować nie więcej niż 17 097 tysięcy złotych. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej gwarantują 85% dofinansowanie, więc jest to bardzo duża kwota. Jeżeli to wszystko nam się uda załatwić, to mielibyśmy tabor 10 zeroemisyjnych autobusów, co niewątpliwie ma ogromne znaczenie w mieście, które ulokowane jest w tak zwanych zielonych płucach Polski. Wśród mieszkańców miasta jest bardzo wielu zwolenników elektrycznych autobusów, ale wyraźnie też słychać głosy tych, którzy wątpią w ich walory. Ostatnio mocno te negatywne opinie podsyciły doniesienia z Gdańska i Jeleniej Góry, gdzie debiut tzw. elektryków skończył się fiaskiem. Zapytaliśmy wiceprezydenta Suwałk o to, czy nie powinniśmy się obawiać podobnych incydentów. Z czego wynika zatem decyzja o zamiarze zakupów elektrycznych aut? Wynika to przede wszystkim z tendencji wymogów proekologicznych stawianych przed samorządami, przed poszczególnymi państwami przez Unię Europejską, ale to też wynika z dbałości o zdrowie mieszkańców. Inaczej ten problem wynika, powiedzmy, w skali makro, kiedy rozpatrują to fachowcy siedzący gdzieś w studiu albo w redakcji gazety, a inaczej to wygląda, kiedy takim tematem zajmują się samorządowcy, którzy mają w administrowaniu miasto, takie jak Suwałki 70-tysięczne i muszą pamiętać o tym, że ruch drogowy generuje zanieczyszczenie spaliny. No, autobusy napędzane silnikami diesla, nawet autobusy napędzane gazem ziemnym także generują spaliny i dwutlenek węgla i staramy się właśnie robić wszystko, żeby to minimalizować. Czy one się sprawdzą? Pokaże czas. Docierają do nas sygnały, pewnie do mieszkańców Suwałk, do telewizów również, że są samorządy, które wskazuje chociażby Gdańsk, że te zakupy różnie się sprawdzają w praktyce. Zaletą Suwałk jest niewątpliwie to, że miasto ma bardzo płaski charakter. Nie ma u nas gór, wzniesień i też miasto nie jest rozległe, więc te zasięgi autobusów, których oczekujemy od dostawców, powinny wystarczyć na to, żeby autobus był w stanie obsłużyć konkretne linie, konkretne kursy, żeby był czas na doładowanie się w międzyczasie, no bo ten nasz rozkład jazdy ma swoją specyfikę. Tam są, nazwijmy to w cudzysłowie, dziury, kiedy jest parę godzin przerwy między kursami, są i takie linie i wtedy będzie czas na ewentualne doładowanie tych autobusów.
autobusów. Jak to będzie w praktyce, czas pokaże. Niewątpliwie na pewno komfort i bezpieczeństwo, zdrowie i ekologia mieszkańców, szczególnie tych mieszkańców, którzy funkcjonują przy głównych ciągach komunikacyjnych, ulegnie wyraźnie poprawie. A też dodajmy, że te autobusy zeroemisyjne, autobusy elektryczne wydzielają minimalny hałas. Nie słychać silnika, to też ma oczywiście jakieś znaczenie.